Mirosław Hermaszewski po zdaniu egzaminu przed Komisją Państwową na ocenę celującą otrzymał tytuł kosmonauty. Każdy młody człowiek marzy o czymś. Ja od bardzo młodego wieku zacząłem marzyć o samolotach. Dlaczego ptaki latają, sobie zadawałem pytanie. A chmury, a pogoda, a to, a tamto. Bardzo mnie to fascynowało. Ja w wieku 6-7 lat potrafiłem po dźwięku silnika rozpoznać typ samolotu. I tak bardzo chciałem, budowałem modele. I tak bardzo chciałem, żeby może bliżej, ale byłem lichej postury. I środowisko moje mówiło, że ty lotnikiem nie zostaniesz, to nie dla ciebie. Moim marzeniem to był szybowiec może. I latałem na szybowcach, udało mi się, ale później zamarzył mi się samolot. A jak samolot, oto właśnie na takim. Pierwsze moje loty na samolocie. On był skonstruowany w 1927 roku. Starsi pamiętają, mówią na niego kukuruźnik, bo w Związku Radzieckim opylał duże pola. No a później przyszły inne samoloty. W szkole lotniczej latałem na polskich Biesach z silnikiem gwiazdowym, tłokowym, a gdzieś tam marzył mi się odrzutowiec. I wyobraźcie sobie, że po 2 latach zasiadłem w kabinie odrzutowego. Miga 15, miga 17 i koniec. Byłem tak dumny z siebie. On jest gdzieś tutaj? Jest. Jest. Pokażemy go. Przeuroczy samolocik, dający wiele wrażeń pilotowi. Bardzo dobry jako bojowy samolot, bo ja chciałem latać, nie tylko latać, ale bronić polskiego nieba, gdyby trzeba było. Ale w perspektywie gdzieś tam świtało, a może tak naddźwiękowy samolot. Szybko przeszkoliłem się na MiG-21, bo to jest właśnie ten samolot, naddźwiękowy. 2-krotna prędkość dźwięku, bardzo szybki, no na owe czasy dobrze uzbrojony, manewrowy. Kiedy już byłem doświadczonym pilotem, wtedy poszukiwano kandydatów, którzy będą mogli latać na sprzęcie, który lata jeszcze wyżej, jeszcze szybciej, jeszcze dalej. Zgodziłem się i poddałem się badaniom, ale dopiero po 2 miesiącach powiedziano nam, że to nie żaden nowy sprzęt, to będzie satelita, to będzie lot w kosmos. W ciągu 3 tygodni badań przeszedłem dobrze wszystkie testy. Zostałem zakwalifikowany i cóż, to nie tylko było moje marzenie być pilotem. To było największe, być na odrzutowcu wysoko, popatrzeć na tą Polskę z 21 tysięcy metrów na Polskę. A cóż dopiero być jeszcze wyżej. To znaczy, jak się od ciebie mocno wymaga, bardzo się człowiek oddaje tej pasji, jak mówię, wymaga od siebie, to można być nawet ponad marzeniami. To są rzeczy, które związane są z kosmosem. Nie mam to, jest pojęcia, co to jest zegar kosmiczny, który był rzeczywiście ze mną. Tak. To jest Ziemia z mojego miejsca urodzenia. Ziemia z miejsca startu. A to jest Ziemia z Kazachstanu, miejsca lądowania. To jest autentyczna rękawica. Moja. Tak, ona jest dopasowana idealnie na kształt ciała właściciela, zresztą tak się też buduje odpowiednio. Skafander. To jest taka ciekawa historia, wydaje mi się. Tuż przed wylotem córeczka mi ofiarowała takie laleczki łowickie. I one były ze mną w kabinie, tuż przed twarzą. I kiedy, wie pan, kiedy rakieta startowała, zaczęła drżeć, to one też drżały, bo wisiały na tej niteczce i coraz bardziej tak się męczyły jakby. I kiedy wyszliśmy na orbitę, odstrzeliliśmy się, pojawiła się nieważkość, to pierwsze zobaczyłem, że one zaczęły pływać. Ale wszystko, co było w kosmosie, to ma stęble poczty kosmicznej, prawda? O, proszę zobaczyć. Proszę bardzo. Zakresa. Rzeczywiście. Pierwszy Polak w kosmosie. Tak, i proszę zobaczyć, jest moja córeczka. A jak miałem udokumentować, że były te laleczki? No to odbiłem ten stempel poczty, ale na pupie. O, rzeczywiście jest. Tak. Potwierdzam, jest. No. To jest z kolei obiektyw kamery, która nas pokazywała wewnątrz. Z
statku kosmicznego. A to jest, proszę pana, spalony, osłona ablacyjna z mojego statku, widać, mocno spalona. I tutaj odbite są źdźbła tej kukurydzy, jeszcze widać zielone. To jest pamiątka, którą mi ofiarowali koledzy. Fotel katapultowy z MiG-21. Latałem 18 lat, to było moje biurko. Widać, troszkę wygniecione nawet. Ono troszkę przeszło taki chrzest przeciążeń. Ale byłem zawsze pewny, że gdyby coś, to on mi życie uratuje. Doskonały fotel. Wie pan, żałuję, że nie poleciałem drugi raz. Chociaż trzeba być wdzięcznym losowi i wszystkim Polakom, że to właśnie na mnie trafiło. To nie są moje takie przeżycia osobiste, znaczy są osobiste, ale nie tylko dla mnie. Ja jakoś w jakiś sposób spłacam dług. Dlatego spotykam się, no i z młodzieżą, nie tylko. I mówię, co w życiu jest ważne? Jak dążyć do celu? Cel sobie trzeba wymarzyć najpierw, prawda? Nie ma rzeczy niemożliwych. Nie ma życiorysów straconych. Człowiek ma do dyspozycji wszystko, tylko trzeba, żeby umiał z tego skorzystać. A dzisiaj młodzież ma te możliwości zdecydowanie większe niż ja kiedyś miałem. I wierzę, że każdy, i tego życzę z młodych ludzi, żeby osiągnął to, co ja osiągnąłem. Melduję, że jestem gotów do startu i wykonania programu kosmicznego lotu w składzie międzynarodowej załogi statku kosmicznego Sojuz-30.